osoby, które miały bądź do rodziców, bądź do dalszych krewnych w Palestrze. Do tego przyjmowano zwykle w poszczególnych okręgach po 8-9 osób, co powodowało, że setki czy tysiące młodych ludzi lądowały na bruku, a tak naprawdę szukały swoich zajęć w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. To się zmieniło, dlatego że w 2005 roku udało się przeforsować ustawę PiS-u, która prowadziła państwowy egzamin. I dzięki tej ustawie znacznie więcej prawników zaczęło być przyjmowany na studia, to wzrost był, na aplikacje wzrost był tam 300-400%. Mnie imponuje to, że mogę dokonać konkretnych zmian, które służą ludziom i czerpię z tego satysfakcję. Dzisiaj Platforma Obywatelska, która ma większość, blokuje wszystkie projekty, jakie zgłaszam jako poseł, blokuje wszystkie nasze inicjatywy, czyniąc to z czystej takiej złej woli politycznej, powiedziałbym. Zamiast szukać kompromisu, proponuje taki betonowy spór. Więc w tym sensie moje działanie w Sejmie napotykają na poważne przeszkody ze strony Platformy. Sądzę, że... się bierze, panie Waszle? Po prostu Platforma jest zainteresowana, myślę, że... Znaczy ja się domyślam, podkreślam, że Platforma jest zainteresowana eksponowaniem sporu z Prawem i Sprawiedliwości, ponieważ odwraca to uwagę od niepowodzeń i kompetencji Platformy w różnych przestrzeniach życia. Przecież to Platforma Obywatelska miała gwarantować, choćby budowę, intensywną budowę dróg i autostrad. No, spójrzmy, co się dzieje. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości odwołano dwa razy więcej autostrad niż za czas, kilometrów autostrad niż za czasów Platformy Obywatelskiej, która miała być tak kompetentna. Platforma Obywatelska miała szeroko otworzyć dostęp do zawodów prawniczych. No, minął półtora roku i to, co zobaczyliśmy, to ograniczenie dostępu do zawodów prawniczych. Platforma Obywatelska miała kompetentnie bronić polskich spraw. Patrzmy na stocznie, które zostały doprowadzone do likwidacji. Dziś senator Platformy czerpie z tego korzyści miliony złotych bez przetargu na lewo. No, znaczy nie wiem, czy na lewo, ale jest podejrzenie, że może to być na lewo, prawda? Natomiast Francja czy Niemcy wspierają swój system, swój przemysł samochodowy, załatwiają dotacje i zgody na to Unii Europejskiej, czyli są skuteczne. Rząd Platformy Donalda Tuska jest nieskuteczny w wspieraniu polskiego przemysłu stoczniowego. No te mógłbym wymieniać tak bardzo wiele. Tak, ale pan poseł mówi o tym, że to pana postać jest również, prawda? Tak szczególnie blokowana. Tak, ale generalnie nie tylko moja, oczywiście, ale to dotyczy generalnie chęci wytwarzania sporu Platformy z PiS-em, ponieważ to odwraca uwagę od tego, że Platforma sobie nie radzi w rządzeniu. Nie realizuje swoich obietnic, a przyobiecywali tak wiele, same cuda Irlandii. Tymczasem nie ma cudów, nie ma Irlandii, ale jest do tego duża niekompetencja. Kiedy złożyłem obietnicę, iż będę dążył do zaostrzenia walki z przestępczością brutalną, ciężką, z przestępczością korupcyjną, z przestępcami działającymi w ramach mafijnych struktur, to ja dotrzymywałem słowa. I myślę, że tym się różniłem na korzyść od wielu innych polityków czy też ministrów, którzy w czasie wyborów mówili jedno, a później tego nie robili, by nie narażać się, bo trzeba uczciwie powiedzieć, jeżeli chce się być uczciwym na takim stanowisku, to trzeba się narażać. Podobnie jak trzeba się narażać, kiedy podejmuje się projekty jak otwarcie zawodów prawniczych, ponieważ wtedy wchodzi się w konflikt z bardzo wpływowymi w Polsce środowiskami prawniczymi. A gdyby pan poseł mógł mi wymienić takie konkretne sukcesy, czym pan poseł w tym momencie, z czego jest dumny najbardziej, jako minister sprawiedliwości? Wie pani, te sukcesy dotyczą wielu dziedzin, mimo krótkiego czasu bycia ministrem sprawiedliwości. No, jeśli patrzymy tak sektorowo, jeżeli chodzi o walkę z przestępczością, to za moich czasów, oczywiście tutaj mam w tym swój udział, podkreślam, bo na to złożyło się praca wielu osób, ale myślę, że mój wkład był istotny. Doszło do istotnego spadku przestępczości. Po 2 latach rządów, jeśli patrzymy, każdego dnia jest w Polsce, w 2007 roku, kiedy dochodziłem z urzędu ministra, w stosunku do 2005 roku, popełnianych było 900 przestępstw, każdego dnia mniej. Po pierwsze. Po drugie, wykrywalność przestępstw korupcyjnych, jak obiecałem, zwiększyła się o 100%. Ilość wykrytych przestępstw korupcyjnych zwiększyła się o 100%, choćby o ogromną skalę nadając dynamikę śledztwu w sprawie korupcji w piłce nożnej, ale też w wielu innych obszarach rozpocząłem walkę o uczciwość w polskim życiu publicznym, również ludzi na najwyższych szczeblach władzy. To jest ta sfera prokuratury. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to jeszcze jeden element bym powiedział, mianowicie rozpocząłem modernizację prokuratury,
specjalizację, która niestety nie została, nie udało mi się jej dokończyć. I to było bardzo ważne zadanie, by polska prokuratura była znacznie bardziej profesjonalna niż to ma miejsce teraz. Natomiast jeśli chodzi o sądownictwo, na przykład dam taki jeden przykład mojej pracy w sądownictwie. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, około 20% niespełna sal sądowych były wyposażone w komputery. Kiedy odchodziłem, wszystkie sale sądowe w Polsce, to jest ponad 4000, zostały wyposażone w komputery i zinformatyzowane.